Siemeczko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Dante's Inferno na kanale i startujemy jak zwykle przy save'ie, tam gdzie dokładnie zakończyliśmy. Jesteśmy w Limbo, w tutaj malutkim królestwie króla Innosa. Zobaczmy, co to za dźwignia. Oh, hello! Nie wiedziałem o tobie. Tak przynajmniej się wydaje, że nie wiedziałem. To nasza skrzyneczka na artefakty. Łaska Saladina. Zobaczmy, co daje nam łaska Saladina. Niestety mamy tylko dwa sloty na artefakty. Cztery, holy poziomu 4. A, czyli... czy jakby to powiedzieć... Rozgrzeszanie przeciwników daje nam zdrowie. Okej. Okay. A, co drogą mamy też odpowiednią ilość expa już, żeby się ulepszyć. Tak więc rozwiniemy nasz podstawowy atak. On się przyda. Teraz jest o wiele szybszy. Weźmiemy sobie kapliczkę zdrowia, przed nami walka z bossem, tak? Więc no, trzeba się troszeczkę przygotować, bądź co bądź. Boom. Siema, królu Minosie. Jak się masz? Siemaneczko. Czemu jesteś takim obleśnym gównem bez oczu? A, bo oczy mogą kłamać, wiadomo. Samobójca. Auci! No come on! Gościu się zabił. Generalnie, no... Nabijmy go jeszcze, kuźwa, na koło zębate, bo czemu, kuźwa, nie? Podoba mi się te krzyże, które ma na wstążeczkach oku rąk. Glutton, murderer. Sniff again. How dare you presume to speak with the judge of the dead? No okej. Okay. Sędzia martwych, co? Tak, co ciekawe, właśnie Minos niochając Dantego wyczuł zdradę, wyczuł obżarstwo, a także morderstwo. Tak więc definitywnie Dante nie jest takim... O, okej. Okay. Trzeba unikać. Proszę bardzo. Żryj, krzyże. Ja bym powiedział, że to cokolwiek daje. Teraz naprawdę te zwykłe ciosy napieprzają, trzeba to przyznać. Okej. Okay. Zabieraj mi te macki stąd. Au! Jebaniec. Auć, jesteśmy gnieceni. Zabieraj mi tą piąchę. Kuźwa mać, zaraz jeszcze zginę! O! No come on! Fajnie! Podskoczyłem! Fuck you, game! Fuck you! Generalnie trzeba po prostu cały czas podskakiwać, rozumiem, tak? Bo nie z tymi mackami. Zabieraj te macki, stary, z boku. Przed jego tutaj żygusiami trzeba się skitrać. Tu jestem! Bang! Nie ma przebacz. Do nieba. O, dobra, mamy zaprojektowane coś. Ui, nigdy mnie nie złapiesz. Jesteś ślepy, więc no. Ciężko będzie ci mnie złapać. Teraz pełne skupienie. Próbuj dalej.
Generalnie jak na ślepca. Au, aż ja się miałem po prostu złapać, tak? Wstawaj, Dante. Come on! Bullshit! Super, cak, raz. Cała jazda od nowa. No. Okej, teraz jesteśmy obruszeni. Dawaj łapę. A! Jezu! Wkurza mnie to, że ikonki z przyciskami są na górze! Bo patrzę na dół i czytam, co ta postać mówi, wiecie, odruchowo mimo tego, że rozumiem, co ona mówi, to i tak czytam napisy, bo tak po prostu kuźwa mam. I przez to nie zwracam uwagi na cholerne ikonki z quick time eventów. Goddammit. Mógłby być przynajmniej na środku ekranu. Jeszcze raz, one more time. Teraz pełne skupienie. Nie skupiam się na festiwalu przemocy, który aktualnie się dzieje, bo jestem zajęty patrzeniem kuźwa na ikonki z przycisku. Wiecie, quick time eventy można zrobić dobrze i źle. Domyślcie się, jak są zrobione te. O, hello. Dziecko, co ty tu robisz? Ała, ła. Fajnie się patrzy, jak rozwalam twoje wojska, nie? Gniosie? Patrz, jestem tym dobrym! Rozgrzeszam ich, jestem tym dobrym! Czemu mnie oceniasz teraz, gnojku? Niewdzięczny frajer. To pewnie za jakiś czas znowu pojawi się punkcik do chwycenia, więc stoję taktycznie z boku. O! O, właśnie tak myślałem. To co, wolisz z języczkiem, tak? Podoba mi się twoje koło w sumie. Widzisz? I fajnie było tak nadziewać swoje ofiary na to koło. Teraz ty jesteś kurwa nadziany. I rozerwany. Na strzępy. Mniamuśnie. Ogon Minosa. Na moje wyrwać mu język, a nie ogon, ale co mi tam. Nie mnie to oceniać. A, to jest to, dobra, czekajcie. Ogon Minosa. Unholy 3. No subcio, kuźwa. Ten artefakt jest taki 2 na 10 generalnie. Z czasem zaekwipujemy coś lepszego. Teraz 2000 do wydania. Secret Judgment, Wisdom of Carmilla. Dobra, niech będzie Divine Judgment, why not? Zobaczmy, jak to więc działa. Prawdopodobnie dobre do walki w tłumie. To się jeszcze zobaczy. Okej, spadajmy stąd. Tu już skończyliśmy. Nie są kamień na kamieniu. Co to, czekajcie. A, no tak, nie mogę już rzucić, okej. Jeśli coś było, to już to opuściłem. Gdzie my teraz jesteśmy? Co za urocze miejsce? O, zdrowie, jak uroczo. Czas na save'a. Okej, Illiny. Bujaj się, Dante. Teraz, to jest to pytanie, które zawsze pojawia się na segmentach na linach. Czy za nami, kuźwa, nic nie ma? Nic tu nie było. To dosłownie, kuźwa, nigdy nie wiadomo. A nuż coś będzie, przegapicie, to nigdy po to, kuźwa, nie wrócicie. Zawsze mnie to strasznie wkurza. Dobra. Już, to spoko. Wiem, jak działają liny. Albo nie wiem, jak działają liny. Kuźwa, mać! Aha!
Moja niecierpliwość. Fuck you, game. Dostanę trzeci raz ten tutorial, naprawdę, prawda? Oczywiście, że dostanę. I teraz na spokojnie, biegając po ścianie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy na górze coś mamy? Też kuźwa, a widzicie? Też nigdy nie wiadomo. A w tym wypadku było. I kolejny srebrnik Judasza. Muzyka przypomina coś, co bardziej kojarzy mi się z filmami o obcych z lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych niż z piekłem. Okej, tam mam platformkę. Go, Dante! Znaczy, nie platformka, a bardziej po prostu łańcuch z ciał pokonanych. Nie mam pojęcia, kuźwa. Jak to inaczej nazwać? O, wyżej nic nie ma. Spadajmy więc. Tak, tak, super, może też machać kosem podczas dyndania na linach. Dobra, liczę, że z tyłu nic nie ma, bo nie chcę mi się zacząć tej sekcji od nowa. O, dobra, nic nie ma. Kamera mi tu ładnie pokazała. Okej, demoniczny śmiech. Czyżbym, rozwalając ten łańcuch, uwolnił coś złego? W sumie nie powinienem rozwalać randomowych obiektów, prawda? Zwłaszcza w piekle. Kij wie, co tutaj w sumie trzymają. Na pewno nic dobrego. Hello. Super, kuźwa, no nie pogada mnie. King Richard wants us to babysit 3,000 prisoners? That is the king's command? He intends to negotiate the exchange of these prisoners for the return of the true cross. Negotiate with heretics? I can comfort you if you let my brother go. I have a woman in Florence. Dante, don't! Let me comfort you. Okej, i no, w tym momencie gra, jak się okazuje, pokazuje nam, że Dante może nie był aż tak dobrym gościem, jak nam się to wydawało. Ponieważ kiedy król wydał rozkaz, by żołnierzy, by... Jezu, ja zapomniałem... No, by osoby uczestniczące w krucjatach, żołnierze z krucjat, wzięli pod swoją opiekę więźniów, ponieważ król miał zamiar ich wymienić za ewentualny powrót, jego zdaniem, jedynej właściwej religii. Dante, no cóż, wkurzył się, zaczął tutaj wykrzykiwać co nieco. Po prostu od gościu pękł i tyle. No i nagle pojawiła się dziwna kobieta, która zaoferowała, że jeśli puści wolno jej brata, odda mu się. No i prawdopodobnie, po tym co widzieliśmy na końcu, no, Dante uległ pokusie. Okej, kolejny poziom. Kolejny poziom. Dante uległ pokusie i już chyba wiemy, o co się ta cała sprawa rozchodzi. No i mamy pożądanie. I tutaj to kuźwa twórcy naprawdę polecieli po prostu, żeby nie było. Tak, ta wieża ma przypominać wam to, co wam przypomina. Takie założenie. Looking for someone? Tak, uwielbiam to, że z tej burzy dochodzą jęki. To jest... I tak, generalnie właśnie, jeśli kojarzycie moją rozkminę na temat na gości w grach sprzed paru odcinków, no to teraz generalnie w tym miejscu to pasuje, ponieważ jesteśmy w kręgu auć pożądania. W kręgu pożądania, no i kurde, gdzie ma pasować
nagość i erotyzm, jeśli właśnie nie w cholernym pożądaniu, prawda? Więc tutaj okej, tutaj jest to jak najbardziej wyjaśnione, usprawiedliwione. Co mi powiesz, Virgilu? Wiatr pożądania, oh my god. Chyba wiem, na jakich stronach twórcy szukali ścieżki dźwiękowej do tego tornada. Okej, w tym wirze znajdują się ci, dla których pożądanie było ważniejsze niż zdrowy rozsądek. No to robimy konkurs. Ile waszych znajomych aktorów i aktorek słyszycie w tym właśnie dźwięku? Aha. Nagrody nie ma, po prostu wasza satysfakcja. Okej, gniew Filippo. Czym jest gniew Filippo? Żeby nie było, części tych artefaktów nie znalazłem, nie? Unholy 5, wow. Dante może blokować wszystkie ataki. Definitywnie tego nie miałem, żeby nie było, nie? To nowość. Wydawało mi się, że generalnie szukałem całkiem konkretnie przy moim pierwszym playthrough tej gry. Najwidoczniej to i owo mi umknęło. Nie no, w końcu na przykład nie znalazłem wszystkich srebrników, nie? Żeby nie było, więc... You know. Tak, musimy obrócić to dziadostwo. Dalej. Come on! Musimy to dobrze wytimingować, żeby ta kula uderzyła w tamten wir. O, właśnie. Okej, okay, to tworzy nam przejście. Nie jestem pewien, czy to już. Tylko muszę to zrobić parę razy w sumie. Ajajaj. Tak, trzeba parę razy. Dobry timing to podstawa. Czy zdążę? Tak, zdążyłem. Dobra, jeszcze raz. Albo nie? Chyba muszę postawić się tą kulą, bo... Nim jedno rozwalać, drugie już się ponownie układa, więc dobra, lecimy. Nie traćmy więcej czasu. Tyle znajomych głosów. A, no i są nasze przeciwniczki. Wow. Półnaga kobieta z wielkim zabójczym penisem. Oso, I love it. No i to jest generalnie moment, kiedy oficjalnie poległem na wyższym poziomie trudności. Tak to kręci tyłkiem uwodząco i smaga mnie swoim penisem, okej. Okay. Iśmy chyba. A jak za skrzyżem pierdolne. Potrzebne ci to było. I po co się smyrać w tym czasie? Raczej tej pizdy chwycić się nie da. Auć. Na ziemię! Panie sexy jęczą. Jest fajnie. Zabawa trwa. Widywałem gorsze rzeczy w internecie, naprawdę. Sorry, po tym co internet robi z człowiekiem, to potrzeba dużo więcej wrażeń, żeby mnie obrzydzić. Ale doceniam starania. Doceniam starania, zawsze.
Okej, co my tu mamy? Tutaj nic nie podziałamy. Mamy Uber głowę węża. Tutaj mamy wejście, z którego nie mogę niestety skorzystać. Okej, trzeba zniszczyć kły węża definitywnie. No widzimy Virgila. Okej, dobra. Łapaj, łapaj, łapaj. O, teraz to podrasta. A, w środku po prostu język robi za stopień. A no sy, wężu, sy. O, Beatrice zmieniła image i ubrała się. Jedna z tych dwóch rzeczy jest na plus. Seksowny wiatr. W dalszym ciągu mniej sztuczny niż orgazmy w pornosach. To this circle was judged Semiramis, queen of Assyria, empress of many tongues. Her passion ruled her and her kingdom. Alas, what great desire has brought her to this woeful pass? Okej, dostajemy pożądanie Tristana. She was so given to lechery that she made lawful the very lust for which all these shades are punished. So as to erase the blame cast against her. A, okej, czyli no... Królowa tego kręgu została tutaj strącona za to, że sama była bardzo pożądliwa, a zwiększa damage magiczny. Meh! Okej, co my tu mamy? No, mamy upgrade, okej. Dobra, co mi tu jeszcze? Trochę many. Ja mi brakuje, więc bierzemy, why not? Okej, tutaj mogę zejść na dół. Przeświadczyłem się, że to jest tutaj przepaść, ale się myliłem. Okej. Rozwalimy sobie pochodnie. Obowiązkowo. Nic tutaj nie ma? Nie, nic tutaj nie ma. You never know, co się czai za martwym punktem kamery, prawda? Okej, mamy save'a. I akurat 22 minuty na liczniku. Tak więc myślę, że idealny moment, żeby zakończyć. Tak więc dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Dante's Inferno. See ya!